wiele osób zwróciło uwagę na ten specyficzny model, ale będę chciał Wam dzisiaj też pokazać, jak to w ogóle skonfigurować na tym dużym ekranie oraz wyjaśnić, jak to mniej więcej działa. Także zapraszam Was do dosyć długiego filmu. No dobrze, zatem spróbujemy tą kamerę dodać, tak żebyście widzieli, jak to wygląda w czasie rzeczywistym. Ponieważ, jak zapewne wiecie, nie zawsze to działa tak, jakby się chciało. Najpierw wejdę sobie w opcję więcej, poszukam w ogóle tej kamery. Póki co wszystko jest ok, więc teraz trzeba byłoby to po prostu podłączyć. Najlepiej pod pierwszy kanał. Tak też zrobiłem. Teraz poczekajmy chwilę, niech kamera dostanie zasilanie. Powinna się pojawić w tym pierwszym okienku. Zobaczymy. Może przyspieszymy? Nie, na razie czekamy. Zasilanie pobiera 4,2W, czyli teraz już spadło, czyli powinno być widoczne. No i dobra. O! Moją twarz widać, więc coś działa, ale to na razie. To na razie jest tylko jeden obiektyw. Drugi zasłaniam i nie działa. Tu jest ok. Wchodzimy sobie jeszcze raz w więcej. Możemy zobaczyć, jakie są tutaj opcje. Plug and play. Teraz każą zaznaczyć. Dodać go do drugiego kanału, ale wszystko się zrestartowało. Widzicie? To jest dosyć ciekawe. I teraz pytanie, czy on się podniesie po tym? Tego nie wiem. Zobaczymy. No kamera, jak sami widzieliście, dodała się sama, bez niczyjej pomocy. Coś zaczyna się podnosić, ale czekamy jeszcze. Dajmy mu jeszcze chwilkę. Jak teraz widać, nawet po zasilaniu, pobiera sobie 2,87 W, czyli cały czas pracuje i jedna kamera. Ewidentnie. Druga nie chce się dodać. Spróbujemy jeszcze raz. Coś ewidentnie wywala. Masz czymś problem. Bo to nie jest kwestia zasilania, tylko coś tutaj zrywa połączenie. Nie do końca wiadomo dlaczego. Pobrał sobie hasła tak jak powinien. Jest dodawanie ręczne. Coś mu tutaj ewidentnie mu nie pasuje. Spróbujemy zrobić tak. Jakby coś było nie tak z zasilaniem, ale to... O, teraz w ogóle się przestawił. Przestał działać całkowicie. O, także widzicie, z prostego sprzętu, który powinien działać elegancko, robi się problem. Jeszcze raz. Tu się dobrze przypisuje. 01 kanał. Koduje się. Jest ok. Chcę zrobić drugie. Wywala. Nawet jeżeli mu wpiszę ręcznie, to też nie powinno coś takiego być. Jeden. Zrobimy tak. Adres kamery jest. 1, 9, 2. 1, oj, kropka, gdzie jest kropka? Tu, no, nie tu, tu. 1, 6, 8, kropka. Była trójeczka, dyszka. No i okej, potwierdź. Robię teraz kopię jego.
Aczkolwiek widzę, że się poprawnie przypisało, więc powinny być widoczne dwa obiektywy. Sprawdzimy. Jeden działa, a drugi też działa. No, także jak sami widzicie, trzeba troszeczkę tutaj przeklikać. Nie jest to aż takie oczywiste. Pobranie mocy jest 2,73, czyli de facto kamera cały czas dostawała zasilanie pełnej mocy. Ale generalnie tutaj widzicie, że trzeba po prostu to przeklikać. Ewentualnie można jeszcze restart zestartować, można kamery też ewentualnie zaznaczyć pojedynczo i usuwać i jeszcze raz je dodawać. Ale ich prawidłowy adres właśnie wygląda w ten sposób i ona działa tylko i wyłącznie pod pierwszym kanale. No i oczywiście możecie sobie obiektywy zasłonić. Będzie to elegancko widoczne. A my sobie zrobimy test pojedynczej kamery już z dworu, jak to wygląda. I to byłoby w sumie wszystko. Dzięki.